Cause it's over. Yeah. Cześć moi drodzy, witam was na konferencji na E3 Microsoftu. Tutaj na początku dostaliśmy informację o tym, takiej historii konsol. Ja tutaj dla was przygotowałem taki skrót, zmieściłem się takim jakby pół godziny z dwugodzinnej konferencji. Mamy pokazane od początku konsoli Xbox Classic do Xbox 360 i Xbox One. Jakie mieliśmy rozdzielczości? Teraz w tej najnowszej generacji mamy rozdzielczość 4K Ultra HD. I to jest trochę pstryczek nos dla, z jednej strony dla Sony, ponieważ konsola ta posiada Blu-ray 4K Ultra HD z HDR-em, czego nie ma konsola Sony. Teraz możecie tutaj zobaczyć prezentację samej oto konsoli. Zobaczymy, jak ona będzie tutaj wyglądać. Podsumowując, mamy tutaj jakieś różne procesory, mikroprocesory pewnie, jakiś układ. Tutaj mamy sam procesor pewnie, główny. Dokładnie nie ma tego opisanego tutaj, co to dokładnie jest. Jest kupa tranzystorów, kupa tych wszystkich rzeczy potrzebnych do uruchomienia. I zaraz właśnie zobaczymy design tej konsoli. Jest ona stosunkowo mała na tyle. I oczywiście głównym podkreśleniem tej całej konferencji jest to, że ta cała konsola jest 4K, tak jak na Eurogamerze kiedyś, jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć całą specyfikację i tam dzięki tej specyfikacji dowiedzieliśmy się, że wszystkie gry wychodzące na Xboxa One tego nowego Project Scorpio, który za chwilę się dowiemy, jaką on będzie nosił nazwę. W każdym razie tutaj na tym filmie widzimy, że to jest oczywiście 4K 60 klatek i oczywiście HDR, który praktycznie we wszystkich nowych grach będzie dostępny na konsoli. Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieję, że gry, które będą wychodziły na nowego Xboxa Project Scorpio, który teraz się nazywa, oto macie wygląd całej tej konsoli. Wygląda mniej więcej na podobieństwo Dev Kitu, którego mogliśmy zobaczyć. Feel True Power. I tutaj widzimy pada, pad się nie zmienił, ale mogliby dodawać elitkę do tej wersji. Ale spoko może być. I zaraz Phil Spencer. Tutaj mamy Phila Spencera. On nam tutaj powie kilka rzeczy na temat Xboxa. Jeżeli nie widzieliście tej konferencji całej, to zapraszam do obejrzenia. U mnie tylko jest najważniejszy taki skrót. Tutaj teraz Phil Spencer powie nam o tym, jak ta konsola ma wyglądać. Znaczy dowiedzieliśmy się, ona jest bardzo malutka z tego, co mogliśmy zauważyć na tym filmie. I moje obawy są takie, chociaż po SC możemy się spodziewaliśmy się, że będzie, wiecie, zesilacz na wierzchu, a się okazało, że upakowali jednak do środka, ale tutaj mamy 4K Ultra HD i 60 FPS, mocne podzespoły, bo mamy 12 giga RAM-u, 6 teraflopów i to umieścić w tak małej konsolce bez zewnętrznego zasilania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zobaczymy, zaraz Phil nam opowie o cenie i o nazwie tej konsoli. Posłuchajcie sobie przez chwilę tej konferencji. No Power Great Titan X. I ta konsola będzie się nazywała Xbox One X.
la nostra famiglia. Jakbyście nie wiedzieli, to Xbox One X konsola będzie Xbox się nazywała. I teraz chwilę opowie o tych całych podzespołach, rzeczach potrzebnych. Co można powiedzieć o tej konsoli? No, nazwa gdzieś tam się przemieliła. Przemieliła się gdzieś tam w internecie. Nazwa kodowa chyba. Ale zobaczcie. Zobaczcie na to jedno. Mamy pokazane rodzinę Xbox One. Teraz mamy gry. Zaraz wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. Teraz mamy jakąś grę pierwszą. Zaprezentowaną, najciekawszą według mnie osobiście. Zobaczcie chwilę ten trailer i ja zaraz do was wrócę. Tak, moi kochani, jakbyście się nie domyślili, to jest kolejna Forza. Forza Motorsport 7, którą będziemy mogli zobaczyć. To pewnie będzie takim exclusive, no. To w sumie Forza to teraz jest exclusive na Windows 10 i Xbox One X. Moje obawy są między tymi konsolami, jeszcze wrócę do tego, co miałem powiedzieć. Moje obawy są takie. Widzieliście same te zdjęcie i była tam rodzina Xbox One, Forza Motorsport 7, tak jak mówię. Tam moje obawy są, bo mamy pokazaną Xbox One X i Xbox One S, a nie mamy nic o facie nawet wspomniane, więc najprawdopodobniej będą chcieli uśmiercić tą konsolę. Trudno mi coś powiedzieć. Tor 10 Studios. On trochę opowie tutaj o tej właściwie grze. Co mamy w tej Forzie? Z nowości takich, co mamy w tej Forzie, to na przykład 4K, HDR, to normalny, i 60 klatek na sekundę. Ale z takich ciekawych nowości mają być kałuże, które podczas deszczu. Pogoda będzie się zmieniała. Pogoda będzie się zmieniała różnie, ale to mieliśmy w szóstce. Tylko że będziemy mogli wyjechać na przykład w słońce, a w trakcie wyścigu może się zmienić w deszcz. I te kałuże będą nam się powiększały. Tam nie będą cały czas stałe te kałuże, tylko one będą się nam powiększały od opadów deszczu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jest prezentacja najnowszej gabloty od Porsche, czyli najnowszego auta. W sumie tak trochę śmieszkowo, ale mogliby dodawać do preordera Forza Motorsport 7. To nawet ja bym kupił ten preorder, tylko jakby dodawali preorder do preordera, takie coś do kolekcjonerki, to kolekcjonerka by kosztowała kilkadziesiąt tysięcy, jak nie i parę milionów, bo nie znam się na cenie takiego auta. No i tutaj większość jest poświęcona temu autu, ale o tej całej Forsie nie za bardzo mamy tutaj takie skupienie. Po prostu dostajemy masę aut, głównie brandowanych przez Porsche, tak jak do tej pory mieliśmy Porsche, to było praktycznie numer jeden. I tutaj mamy dwóch jakichś zawodowych kierowców, tak przynajmniej mi się wydaje. Professional driver, tak. Mamy dwóch kierowców, którzy będą się ścigać i zaraz zobaczymy, będą się ścigać na tym tej grze. Tylko skoro są zawodowymi kierowcami, to jedna jest wada, że zrobili to na padach, nie na kierownicy. I tutaj tak właśnie wygląda ten gameplay.
z tej gry. Tylko to szczerze, moim zdaniem, wygląda jak jakiś trailer albo jakiś filmik z gry, a nie żaden gameplay, bo na gameplayu prawidłowo to powinniśmy mieć, jeżeli patrzymy za samochodu, po lewej lub prawej stronie prędkościomierz i jakieś inne dodatki. Tutaj już bardziej to przypomina grę. No ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jeżeli to naprawdę by działało w 60 klatkach i 4K z HDR-em dodatkowo, to ja jestem za. Tylko odpowiedzmy sobie na drugie pytanie, jak to będzie chodziło, bo twórcy na poprzednich konferencjach mogliśmy zauważyć, że po zaprezentowaniu już na przyszłych konferencjach, na przykład na Ubisoftie, mamy gry, które wychodzą na Xbox One, Xbox One X i inne konsole, które tam były oznaczone. Więc moje pytanie brzmi, czy oni będą robić dwie gry na różne platformy, czyli na Xbox One i Xbox One X, czy po prostu będzie jedna gra z możliwością jakichś suwaków, nie wiem, ustawienia jakiegoś, że mamy gorsze tekstury, gorszą opcję. Nie wydaje mi się, aby chcieli deweloperzy robić na dwie konsole wcześniej czy później. I tak przyjdzie do tego, że będziemy musieli zmienić tą konsolę na Xbox One X. Gra wygląda świetnie wizualnie, ale czy to podoła na starszej konsoli, jaką jest Xbox One? Nie wiadomo. Alternatywą dla posiadaczy jest możliwość zagrania na Windows 10. Na Windowsie 10, gdzie tam będziemy mogli sobie po prostu zagrać, jeżeli nie mamy... Nasza konsola by nie obsługiwała, no. Ale to zobaczymy w praktyce, bo to dopiero później. Ta gra wychodzi w 4K, HDR i Xbox One X. To będzie pewnie dodawane do każdej konsoli. Chociaż może być jak w przypadku PS4 Pro, że tam nie były dodawane na początku gry. No i teraz znowu mamy World Premiere. Ja się na chwilę wyciszę. Kolejna gra, która będzie chodziła w 4K Ultra HD i HDR-ze, a jest nią niesamowita gra, o której zaraz się dowiecie, tytuł będzie pokazany. Trafi też na Windows 10 i na Xbox One. Teraz wiemy, że wszystkie, praktycznie konsola jest podzielona na ekskluzywy. I teraz mamy ekskluzywy Windows 10 i Xbox One. I wszystkie gry, jest taka opcja, że kupimy, przynajmniej było w przypadku kilku gier, że dostaliśmy, kupowaliśmy na konsolę, a dostawaliśmy kod na Xboxa, na Windows 10. Nie wiem, jak to w przypadku jest, jak kupimy na Windowsa 10, czy dostajemy jakiś kod, czy coś na Xboxa, a co jak nie mamy Xboxa, to wtedy możemy najwyżej sprzedać i po prostu ta gra by nam się zwróciła, to by było coś fajnego. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Mamy jakieś tutaj... To wygląda jak Metro. I to jest gra Metro. Kolejna część Metro. Mamy tutaj kolejną opowieść. Tym razem możemy odetchnąć świeżym powietrzem. W poprzednich metrach nasz protagonista cały czas miał maskę na sobie, nie wiem, co się stało. Tak szczerze, mamy taki fajny klimat tej gry. Mamy taką fajną mapkę,
Nie mamy takich tradycyjnych mapek, jak wszędzie do wszystkiego dodają. Tutaj mamy kilka gameplayów. Ja się może wyciszę i wy do końca obejrzyjcie ten gameplay. I zaraz wracam po tym gameplayu. Wadą tej konferencji Microsoftu jest to, że zdecydowanie wybrali za mało dynamiczne i za długie trailery, żeby je pokazać. Powinny być takie bardziej dynamiczne. W zeszłym roku bardziej to takie dynamiczne te trailery były. Tam może za dużo nie zaprezentowali ciekawych gier, ale przynajmniej było to dynamiczne, szybkie takie, że widzieliśmy to, a tutaj widzimy po prostu przez 3 minuty jedną grę i praktycznie łazimy po mieście i nic się specjalnie nie dzieje. No i mamy Metro Exodus, który zadebiutuje na Xbox One X. I teraz kolejna world premiera. 4K Capture. Co my tu mamy? Coś od Ubisoftu. Nie zgadniecie co? Czekam na wasze komentarze. Macie 2 minuty na napisanie komentarza. Co to może być za gra? Kiedyś wydawano ją jak grzyby po deszczu. Była rok w rok. Teraz mieliśmy trochę przerwy i znowu wraca, znowu jest nasza niezapomniana gra od Ubisoftu, która niegdyś była tak zabagowana jak... Nie wiem jak, ale zabagowana. W każdym razie mowa jest tu o Assassin's Creed Origins. Tutaj mamy żywy gameplay z tego. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Nie mamy typowej mapki, przenosimy się do Egiptu. Mamy na górze, w górnej części ekranu, mamy taki jakby pasek, taki informacje, gdzie możemy iść. I poza tym nic nie mamy. Chyba że w finalnej wersji dodadzą jakąś mapkę, coś. Bo wiecie, alfa, gameplay, czasami się to zmienia od różności od finalnej wersji. Chociaż nie zawsze. Nowością, która została dodana, jest, że możemy naszym orłem sterować i on nam wyszuka kogoś, kogo musimy na przykład zabić, wyeliminować, czy po prostu nasłać na tą osobę ludzi. Bardzo przyjemnie się patrzy na tą w ogóle grę. I jest nawet taki fajny klimat, taki bardzo, może bardzo, bo tutaj mamy Egipt, a Far Cry Primals to taki, mieliśmy trochę inny klimat, tam mieliśmy bardziej takich dzikusów, osady, wioski, można powiedzieć, że tutaj coś na ten styl, takie podobieństwo jest, Far Cry Primal. Nie wiem, czy to te same studio odpowiada. Do tej pory. I patrzcie, możemy z łuku, możemy w trakcie skakania z łuku zabić przeciwnika, którego musimy tam na przykład w danym momencie zlikwidować. Coming to the store on Xbox One.
Z takich ciekawostek, które chcę wam jeszcze dodać, jeżeli nie zauważyliście, to na konsoli Xbox One po tej całej konferencji dostaliśmy taką opcję, specjalną kartę w sklepie, dzięki której możemy zamówić sobie przedpremierowo te wszystkie gry, które zostały zaprezentowane na E3. I niekoniecznie to są gry zaprezentowane tylko i wyłącznie na konferencji Microsoftu, bo z tego co patrzyłem, to tam kilka gier było zaprezentowanych na innych konferencjach. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, o którą konferencję mi chodzi. W każdym razie to było na innej konferencji. I mamy do dyspozycji łuk. Taki... Nie mamy typowych takich asasyńskich przedmiotów. Mamy takie bardziej prymitywne te przedmioty. Ale sam gameplay wygląda świetnie. Jeżeli gra nie będzie zabagowana, będzie miała dobry klimat, dobrą fabułę, to będzie się chciało do niej iść. Ja, jeżeli chodzi o asasyny, to tak 2 na 10 moje asasyny. Lubię trójkę, bo jest naprawdę świetną grą. Black Flaga to nie wspominam, bo to jest najlepsza chyba część, jaka w ogóle wyszła. Chociaż z takim typowym asasynem to niekoniecznie, bo to mogłoby być bardziej o piratach. Z opcji takich dodatkowych, które doszły w tym nowym Assassin's Creed Origin, to, że levelujemy postać. Nie wiadomo, czy levelujemy samą postać, czy levelujemy też przedmioty, które dostaje, ale na pewno się dowiadujemy z tego gameplaya, że levelujemy postać samą i czy to wpłynie na jakieś umiejętności, że będziemy nowe umiejętności. To mi trochę przypomina Prince of Persia. Tam też chyba levelowaliśmy którejś części postać. Ale mogę się mylić. Chociaż tutaj taki gameplay przypomina trochę taką walkę, jak mieliśmy na przykład Prince of Persia. Styl walki. Ogólnie gra wygląda super. Ja jestem jak najbardziej za, pod warunkiem, że nie będzie zabagowana strasznie. Assassin's Creed Origins. Teraz co mamy kolejnego? Coming this summer. Community Marketplace. Mamy Minecrafta, jak możecie zauważyć. I z nowości w Minecrafcie jest tak. Wyjdzie aktualizacja do 4K i teraz nasze pikselki, nasze klocuszki będą w 4K, 60 klatkach, chociaż szczerze, to chyba Minecraft był już w 60 klatkach. Co to może pójść nie tak w Minecrafcie? Zunifikowane będą serwery dla wszystkich platform, czyli jeżeli będziemy grali na przykład na tablecie, smartfonie, możemy znaleźć osobę, która będzie grała na Xboxie, na Switchu, na PlayStation, na Windows 10. Nie pokazali tutaj PlayStation loga, ale to też będzie zunifikowany serwer. I co my tu dalej mamy na tej konferencji? Mamy Lyda Winter. Ona teraz nam opowie chwilę o tym Minecrafcie. Ale to dla nas, czy to jest takie ważne? Mająga. Tak, właśnie. Zunifikowany serwer dla wszystkich. Mobilnych wersji VR, PC i konsol. Z VR, tak się Microsoft jarał tym VR-em dla Minecrafta. A tak naprawdę nie zaprezentowali nic na tej konferencji. W zeszłym roku na wszystkich konferencjach Oculusa, na Oculusie chyba pokazywali wszystkie, na wszystkich prezentacjach, czy to była prezentacja, nie wiem, telefonów Lumia, czy to była prezentacja komputerów, tam zawsze był Minecraft i 4 i pokazane. Kolejną grą, która warta jest uwagi, to jest Dragon Ball Fighters. Nie wiem, czy to się czyta Dragon Ball Fighter Z, czy Dragon Ball Z Fighter, albo Dragon Ball Fighters. Zaraz zobaczycie, jak to jest napisane. W każdym bądź razie wracamy do korzeni.
ostatnia dobra gra z Dragon Ballami, to wyszła chyba na PlayStation 2, która była naprawdę taka warta uwagi. Swego czasu za dzieciaka strasznie się jarałem Dragon Ballami i miałem te karty, co były w chipsach, wszystkie praktycznie. Oglądałem każdy odcinek. Teraz podobno to powróciło, ale ja nie jestem na bieżąco z tym. I co my tutaj mamy? Mamy bijatykę w 2D. Nie mamy tego nędznego 3D, którego ja nie trawię w bijatykach. Nie lubię tego takiego udawanego 3D, że nie tam mamy tą przestrzeń. Najlepsze są gry, które są takie w starym stylu. W 2D i możemy się naparzać. Bo to jest gra taka, wiecie, nudzi nam się i możemy sobie pograć. Dragon Ball Fighters. Kolejną opcją, którą dostaniemy, to jest wsteczna kompatybilność z Xboxa Classic. Będzie ona tak samo dodawana. Mogliśmy już mogliście już widzieć, bo dostaliśmy w Goldzie w zeszłym miesiącu. Była gra i w tym miesiącu był dodatek jednej gry z Xboxa. To mogło nam zapowiadać, że będzie coś w tym stylu robione. Mam nadzieję, że będą fajne gry, bo Crimson Skies, nie znam tego. W ogóle mało gier znam z czasów Xboxa, bo czasy Xboxa nie były moje czasy, w ogóle nie miałem pojęcia o konsoli, tylko wiedziałem, że jest PlayStation 2. U nas w Polsce Xbox nie był zbyt popularny. Gry będą dodawane tak samo jak w przypadku 360, że będą stopniowo dodawane. Czy dodadzą do Golda jako kolejną grę? Nie wiadomo, ale to by był fajny, świetny dodatek. Gry, które dostaną aktualizację do 4K, to jest Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2 i Minecraft. Na pewno z czasem tych gier będzie więcej. Gry dostaną aktualizację do 4K i obsługę HDR-u. Tutaj możemy zobaczyć, że te gry, które wyszły już na Xboxa, typu Wiedźmin, Hitman, Fallout czy Doom, Rocket League, można wymieniać dalej, będą wyglądały lepiej na Xbox One X. Tutaj też jest wymienione kilka gier, Ghost Recon, Rocket League, które te gry dostały PS4 HDR-a. Teraz mamy znowu World Premiere od Square Enix. Jak myślicie, co to może być? Od Square Enix dostaliśmy ostatnio chyba tylko jedną naprawdę taką świetną grę, która poruszyła sercami graczy i czekali na kolejną. To nie ma być kolejna odsłona, to ma być kolejna tak jakby część, sequel do pierwszej części. A mowa jest o The Life of Strange. Sorry, zapomniałem jak ta gra się nazywa. Ale zaraz zobaczcie. Zobaczcie sobie ten zwiastun. Trochę jest taki melancholijny. Tak jak mówiłem, te zwiastuny od Microsoftu w tym roku nie są takie dynamiczne. Oczywiście będzie wspierana dla Xbox One X i te gry będą miały 4K, HDR, 60 klatek, z tego co mówi Microsoft. Zobaczymy jak to w praktyce, bo wiecie, z tego co były plotki na internecie, to twórcy do dyspozycji mają dwa razy więcej RAM-u niż my gracze i oni muszą się zmieścić, mają większy popis niż my. Mamy tylko 12 GB RAM-u, z tego do zrobienia chyba jest 6. Life is strange before the storm. Pre-order. Teraz mamy kolejną grę Anthem, którą mogliśmy widzieć na poprzedniej konferencji. Za wiele nie widzieliśmy na poprzedniej konferencji innej konkurencji. I tam było zapowiedziane, że zobaczymy ją właśnie na Xboxie. Teraz mamy właściwie cały skrót.
tych gier, które mają się pokazać na Xbox One X oraz Xbox One. Tylko zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy Minecrafta, podsumowując. Mamy kolejny Madden, którego pominąłem. FIFA, Sriffy. Kogo to obchodzi kolejna FIFA, szczerze powiedziawszy. Co mi za różnica, czy ja gram w 17, czy gram w 14, chociaż nie, 14 jest zła. Chociaż ma jeden fajny tryb. Specjalnie dla niego kupiłem 14. No ale tak przyrównując, przypuśćmy. Mamy 14 i mamy 15. Co mi za różnica, jeżeli chcę zagrać z kumplem, czy nie wiem, tak się odstresować, żeby pograć tylko chwilę przy, nie wiem, piwie, soku, czy czymkolwiek, żeby tylko tak pograć. Co może się zmienić w FIFA? Jedynie dobrą opcją jest ten tryb fabularny. To by było na tyle w tej konferencji.